Funkcja f opisana jest za pomocą tabelki. Czy funkcja f jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadni. Funkcja różnowartościowa dla różnych argumentów przyjmuje różne wartości. Generalnie patrząc po wartościach, jeżeli wszystkie te liczby będą różne od siebie, to wtedy funkcja jest różnowartościowa. Czyli w podpunkcie a zobaczmy wartości, czyli y, czyli to, co jest niżej w tabelce. Tutaj mamy wszystkie liczby różne od siebie, zatem ta funkcja jest różnowartościowa. Czyli tutaj tak. Teraz w podpunkcie B nie, ponieważ w drugim wierszu tabelki widzimy dwie liczby, które się powtarzają. Te dwie czwórki się powtarzają, także przeczy to definicji funkcji różnowartościowej. Zatem ta funkcja nie jest różnowartościowa. Odpowiedź nie.